Cześć. Dzień dobry, witam. Piąteczka, cześć. Pewnie wszyscy trenujecie piłkę. Planujecie zostać piłkarzami. Jakie cechy trzeba mieć jako człowiek? Pracowitość. Pracowitość. Szacunek. Chęci. Bardzo ważne. Skromność. Ambicja, tak? To ja wam teraz przedstawię pewną osobę, która te cechy, o których wszystkich mówiliśmy, ona je ma. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek spotkał się osobiście z osobą z zespołem Downa. Jedną pamięć, jaką mam z tym, to jest z serialu Klan, jest to Maciek z Klanu i tak naprawdę przez później, nie wiem, no, odkąd pamiętam, przez kolejne lata raczej to był obieg drwin. Kiedy byliśmy dziećmi, chodziliśmy do szkoły, to ty Downie albo, tak jak wcześniej powiedziałem, Maćku z Klanu było bardzo często, bardzo, bardzo. Ja to nawet no sam się przyznaję, że na pewno nieraz użyłem tego słowa, nieraz kogoś wyzwałem, tak? I nieraz byłem wyzwany takim określeniem. Więc teraz stojąc tutaj i mówiąc, oczywiście no jest mi troszeczkę przykro z tego powodu, że tak mówiłem, aczkolwiek no takie są realia. Mój mózg, kiedy to używałem, nie zastanawiał się, dlaczego ja tak nazywam kogoś, kto to jest w ogóle. Dlaczego osoba ma zespół Downa i przede wszystkim jacy są to ludzie. No teraz jedziemy do Robina na trening tenisa ziemnego. Patrząc na mnie, kiedy ja mam 29 lat, przez 29 lat nie spotkałem takiej osoby. Nie miałem możliwości tak naprawdę jakiejkolwiek szansy na to, żeby zmienić tą swoją świadomość. Dopiero teraz przychodzi ten moment. No cześć, ale jestem pod wrażeniem, kolego, jestem pod wrażeniem. Jarek mam na imię, cześć. Ale grasz, powiem ci, że kiedyś próbowałem grać i wszystkie piłki kończyły tam, nad tym zielonym, no. I super, ile grasz tego tenisa, powiedz mi? 2-3 lata. No fajnie. Fajnie, a jakie największe sukcesy masz? Konie. Piłkę najbardziej. Nożnej. Piłkę nożną. I osiądu Pogoń. Pogoń Szczecin. No to co, pokażesz mi, jak się uderza jasne. Trochę? Co? Jasne. Ja idę tutaj, tak? No plecaka. Aha, i plecak mam z tyłu. Czekaj. A, czyli wkładam rakietę do plecaka. Tak. Dobra. Bo ja kiedyś grałem w tenisa, ale raz. I powiem ci szczerze, że u mnie to wyglądało tak. Ja z takim nauczycielem, to ja mogę jechać już na Wimbledon. No mówię ci. Tak będzie, czekaj. No tu może być problem. To jest dla mnie w ogóle fenomen tego, że osoby, które są niepełnosprawne, cały czas dążą do tego, żeby nie byli tak odbierani wokół, żebyśmy my nie podchodzili do nich w sposób tak głaskać ich, że o, jesteś niepełnosprawny, jak mi jest przykro z tego powodu. Ale mnie ganiasz, wiesz? Już ja obiadu nie zjadłem, ja już nie mam siły. Dobra robota. Dzięki. Co, na meczu się widzimy? Może przyjdę w piątek na mecz. No ale jak wygramy, to ty będziesz musiał na każdym meczu być. Jasne. Bo będziesz naszym takim talizmanem. No pogo, no siodu. No pewnie, że tak. No, gdzie masz jakąś wodę, napój czy coś? A napijcie. No to trzeba się napić po treningu. Jasne. No, musisz się podzielić ze mną. Jasne. Bo ja nie wziąłem ze sobą ani wody, ani soku, ani nic. Masz, pij. Fraszkę. No cześć, ale wygranej, ale pogoni. A jak tak wypiję to, no to ja całe biorę. Nie, jak nie? Jak mam wygrać z Legią, to ja wypiję 3 nawet. Musisz tak, nauczyć się piosenek na Pogoń. Jak wychodzimy z tunelu, to piosenka idzie tak. My portowcy. Granatowo-bordowa krew w naszych sercach. Hmm?
No i muszę cię słyszeć tam. Jasne. Z boku. O, jest tam! Trzy! Dariek! Dariek! Gramy! Do środka! Podaj! Spokojnie! Dariek! Kupko! Na boisko, Robinek. Kto dzisiaj wygra mecz? Bogoń. Kto? Bogoń. Robin, proszę przyjść do nas do szkoły, mnie odwiedzić. Czekamy na ciebie, hala czeka, piłeczki czekają. Strzelę! Spokojnie, jeszcze raz! Bogoń! Lalala! Lalala! Darek! Super! Następnym razem musisz być, nie? No! Super mecz, ale teraz musisz na każdy mecz przychodzić. Jasne! No pewnie, że tak. Słuchaj, jak takie szczęście dajesz z Legend, mistrzem Polski, to... Ja cię muszę widzieć następnym razem. Dobra? Jasne! Tak? A to widzimy się na treningu niedługo. Okej, jestem. Dużo szczęścia dajesz, dużo szczęścia. Następnym razem cię widzę. 3-2, no dobry wynik. Oprócz tego, że wiem o tym, że Robin ma zespół Downa, to tak jakbym go nie widział. Jeżeli on by był taką zamazaną osobą, bym w życiu nie powiedział, że tak jest. Oczywiście wyraźnie mówi, to można usłyszeć, ale same takie relacje, rozmowy... Nie wiem, jestem... Z jednej strony bardzo pozytywnie zaskoczony, a z drugiej strony zażenowany, jak sobie przypominam, sytuacje, w których kogoś w ogóle nazywałem w taki sposób. Cześć, Biku! Cześć, Robin! Co tam? Dobrze! Okej? Jasne. Słuchaj, umawiamy się tak, przebierasz się. Okej. Okay. Widzimy się później, jak my wybiegniemy tam. Okej, okay, dobra. Zawsze miałem marzenia, mówiłem, że chcę grać w takim klubie, w reprezentacji Polski. I mając 29 lat, ciągle marzy o wielu, wielu rzeczach. I słysząc, że osoba, która ma ograniczone możliwości, próbuje sprostać tym swoim marzeniom i celom, no jest to coś fenomenalnego. Dobry piłkarzu. Tu dobry. Maciek, jesteś Maty? Robin. To jest godne naśladowania i pokazywania nie tylko osobom, które nie mają tej świadomości, ale też moim kolegom, sportowcom, którzy przechodzą jakiś etap w swoim życiu, z juniorów przechodzą do seniorów, czy łapią kontuzję, czy cokolwiek. Właśnie taka inspiracja jest. Biegaj, biegaj! No porządnie! A ty? To dawaj też biegaj. A, dawaj do nas! No dobra! Więcej. No dla ciebie. Tam zupełnie ja nie widzę żadnej niepełnosprawności. To jest normalny chłopak, z którym mogę sobie pożartować, pośmiać się. Na jakiej pozycji byś chciał grać? Pomocy. Pomocy? Jasne. Na środku czy na boku? Po boku. Na boku. Prawa czy lewa? Lewa. Lewa? Jesteś prawo nożny? Prawo. Ale na lewce byś grał, nie? To byś do środka ścina. Jasne. Zrokował z prawej, nie? I tyle, no normalny chłopak. A ty ile miałeś lat, jak zacząłeś trenować piłkę? 3 lata. Tak jak mój syn, wiesz? Mój syn tak samo. No muszę więcej. Lubisz zdobywać puchary? Jasne. Fajnie, nie? Ja mam trzecie miejsce po tenisie. No wiem, słyszałem. I w pływaniu też widziałem, tak? Tak. I koniec też. Widzisz, ja już posprawdzałem ciebie. No dobrze. Aha. Słaby. Teraz ty bronisz. Nie. 10 minuta. Pogoń Legia. Ja uważam moją bryrę. Ty uważaj na nie. Gotowy? 1-1. Remis. Skończymy mecz remisem. Teraz swoje się nie popisałeś. 1-0. 1-0. Ja teraz strzelę. Ty teraz strzelisz? Trzy gaz.
co tu mogę powiedzieć? Jest po prostu normalny facet, no. Normalny facet, który lubi sport i bardzo szybko złapaliśmy się w taki fajny kontakt. I to jest fajne. Poznajecie Robina? Ile masz lat? 25, skończone. Jaki jest twój ulubiony piłkarz? Jarek. Ja się cieszę bardzo z tego spotkania, że mogłem spotkać tak bardzo sympatyczną osobę jak Robin. Jest jedna osoba, która przeszła metamorfozę i to jestem ja. Więc dzisiaj przyszliśmy do szkoły, żeby takich osób jak ja było dużo więcej. Nie licząc tego nawet, żebyśmy my mieli świadomość taką większą na temat osób z syndromem Downa, ale bardziej o to, żeby też te osoby czuły się jak najbardziej naturalnie i komfortowo wśród nas. Życzyłbym sobie, żeby inne dzieci, nawet dorosłe osoby, miały taką szczerość, taką naturalność, taką prawdziwość, jak Robin. Cieszę się i bardzo jestem zaszczycony tym. Jestem przekonany, że nasza znajomość, mam nadzieję, że przyjaźń w przyszłości będzie trwała.